Witam bardzo, bardzo serdecznie. A moim i waszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Bykowski, szerzej znany jako Zmywak. Cześć, Tomku. Cześć, dzieci, chodźcie, Krzysiu. Krzysiu dzwoni, dzieci, chodźcie. Ja się nie dziwię. Przyszedł taki facet, to uciekły. Ja też bym uciekł. Też bym uciekł. Tomku, słuchaj, w ogóle gratuluję wbicia 100 tysięcy subów, gratuluję dużych zasięgów, gratuluję zajebistego kontentu. Dzięki, Krzysiu. Ten program to jest taka osobista terapia. Ja się cieszę, że tyle osób tę terapię razem ze mną ogląda. Ja razem z około 200-300 tysiącami ludzi cieszymy się, że przechodzisz tą terapię, bo dzięki tobie duża część z nas nie trafi na terapię, zwłaszcza, że teraz psychiatria w Polsce leży. Gdy miał lepszą kamerę, to było widać, że się czerwienie. No. No. Słuchaj, ale dzisiaj Tomek, bo dla tych, którzy jakimś cudem kanału Tomka nie znają, kanał jest czysto satyryczny, rozrywkowy, ale to jest taka satyra z zacięciem jak polskie lata 70-80, czyli omijamy cenzurę i mówimy jak jest, lecz żeby tak śmiesznie było i żeby cenzura tego nie wychwyciła. Przynajmniej ja to tak odbieram. Dokładnie takie powiedział. Więc serdecznie zapraszam, serdecznie polecam. Mam nadzieję, że kiedyś damy radę nagrać materiał na temat tego, jak się twój kanał zaczął i w ogóle tak sobie o twoim kanale pogadać. Zwłaszcza, że możemy jeszcze też... Jeszcze pani byłoby na żywo. Ja tam cię później w tej Warszawie znajdę. Ja ci podam adres. Nawet cię przenocuję. Cały czas mam kanapę. Także zapraszam. Dobra. I ciebie, i tą miłą panią, która tam z tobą występuje, i dzieci. Nie będzie problemu. Będę musiał im znowu zapłacić, żeby wysłuchali ze mną, ale dobrze. Mówię zupełnie serio. Natomiast słuchaj, dzisiaj chciałem tak pogadać właśnie zupełnie na serio o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, bo media w Polsce mówią pewne rzeczy. Ja kręcę na ten temat vlogi na podstawie mediów głównego nurtu i być może popełniam błąd, bo potem czytam w komentarzu, Woźniak, pierdolisz, wcale tak nie jest. I oczywiście... Może to jest mój błąd, że zawierzyłem medium głównego nurtu i dlatego teraz się poprawiam i pytam człowieka, który jest na wyspach naście lat, jak tam kurde jest. Ile ty już lat jesteś na wyspach? 14, Krzysiu. Czekaj, bo ja usunę swój komentarz. Krzysiu, dobra. Nie ma komentarza. A jaki był? Woźniak pier... Dobra. Czyste rączki. Dobra, słuchaj, bo w zasadzie najważniejszy temat to powinno się stawić na koniec, bo wtedy ludzie by może dotrwali do tego końca. Albo że umówmy się, że wy i tak dotrwacie do końca, a pierwsze pytanie zadam to, które najwięcej ludzi interesuje. Jak tam jest z koronką na wyspach? Każdy już dostał koronę z Burger Kinga, czy jeszcze nie? Tak, może zacznijmy od tego przyjmowania preparatu. Ludzie sami z siebie przyjmowali, czy też było takie zmuszanie jak w Polsce? Krzysiu, to może tak po kolei. Mhm. Nie mamy obostrzeń. Aha, o kurde, jak zajebiście. Smacznego. Dziękuję. Ja muszę to pić, bo inaczej zasnę. I pamiętaj, że ty widzisz trochę coś innego niż widzowie, więc widzowie jeszcze nie widzieli, że ja to piłem, a ja teraz robię takie wychylenie i w ogóle nie zauważą. Mhm. Krzysiu pije herbatkę. Polecam. Tak. Z dużą ilością kofeiny. Bardzo dużą. Dobra, Krzysiu, więc od jakiegoś czasu to nie wirus nas terroryzuje, tylko aplikacja służby zdrowia. Aha. Która zrobiła nam tak zwaną pingdemię. To jest taka aplikacja, która zamyka ludzi w domach szybciej niż sam wirus. Aha. Niestety działa to tak, że jeśli twój telefon wykrył w okolicy osobę, która mogła mieć kontakt z osobą, która mogła mieć kontakt z osobą, która miała wirusa, to ta aplikacja każe ci się izolować na 10 dni. Więc generalnie od końcówki lipca krajem rządzi aplikacja służby zdrowia, która wyłącza ludzi na 10 dni, wydaje się już od jakiegoś czasu bardzo losowo. Więc no tak. Troszeczkę chciano zmienić tą aplikację, bo generalnie aplikacja grzebie twoje kontakty z ostatnich 5 dni, więc generalnie jednego dnia 600 tysięcy osób poszło na przymusowe wolne.
zmieniono tę aplikację do tego stopnia, że ona teraz grzebie w twoich ostatnich kontaktach z ostatnich 2 dni. Aha. No co nie zmienia faktu, że aplikacja ping jest sporym problemem. Ale czekaj, czekaj. Bo tak. Chcę to pytać. Pierwsze, czy ta aplikacja wysyła cię przymusowo na te wolne? Nie, dużo osób ją po prostu kasuje. Ale czekaj, czekaj, nie. Pomijam fakt, jak sobie ludzie z tym radzą, bo ja pamiętam, jak w Polsce była taka aplikacja i nie wiadomo, co będzie, to ja sobie po prostu drugi telefon kupiłem, a ten pierwszy, o którym rząd wiedział, to trzymałem w domu. Także to nie jest takie trudne wymyślić, co zrobić, ale powiedzmy, że się ta aplikacja pingnie. To ty musisz iść na 10 dni, czy możesz iść na 10 dni? Krzysiu, to zależy, ile osób widziało, że ci ta aplikacja pingnęła. Rozumiem. Jeśli jesteś George'em rozkładającym buty w sklepie z butami, aplikacja ci zabrzęczała, idziesz do szefa i mówisz, szefie, brzęczy. No to szef mówi, zamykamy sklep na 10 dni, koniec. I generalnie mieliśmy duży problem z tego powodu, no bo wiadomo, gospodarka nam się rozkręca po zdjęciu obostrzeń, a aplikacja robi wszystko, żeby jednak było po staremu. Więc tak, ping jest sporym problemem. Generalnie zastanawiałem się teraz, ile osób powinno się izolować, jeśli dostanie taką informację, no bo wiadomo, jest ciągle pytanie, co mają zrobić osoby, które były 2 razy podwójnie zaszczepione, czy tam podwójnie potraktowane igiełką. Czy one też się powinny izolować? No jest to problem. No, w przypadku Lambdy i Kappy chyba powinny, bo tam zgodnie z konsensusem naukowym... Niedługo skończą się nazwy. Ale to już wymyślili, wiesz? Będą po prostu 3 greckie litery. Tak jak tych tajnych bractw amerykańskich studenckich. I tam już jest więcej kombinacji. A potem będą wprowadzać inne nazwy typu Dead School, albo tam te trupie czaszki, nie? I tak dalej. No takie, tak będą z filmów tak bardziej, nie? Tak mają robić, ale... No pytasz, co ta korona u nas robi. Na pewno nie podłączała nam lasów, na pewno nie podłączała nam drzew. Ostatnio wystąpił sobie taki jeden z doradców pana ministra, który powiedział, że na bank nie będziemy już wracali do podobnego poziomu obostrzeń, jaki mieliśmy w marcu 2020. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak poradzimy sobie z dzieciakami wracającymi do szkoły we wrześniu i w październiku. Więc oni będą... Znaczy jak oni sobie poradzą. Tak. Generalnie jeśli rząd coś mówi, no to trzeba brać odwrotne stanowisko na to, no bo rząd dużo obiecuje, ale no potem mamy co mamy. Nie? Znam to. Rząd w Polsce mówił, że nigdy nie podniesie podatków. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz nam robią nowy ład. Dużo ludzi zamierza z powrotem wyemigrować z Polski, żeby nie płacić tych podatków. Także kiedyś uciekali za pracą, a teraz przed podatkami. Nam z kolei obiecali w grudniu zeszłego roku, że nie będzie czegoś takiego jak paszporty covidowe, bo to za bardzo podzieli społeczeństwo. No w tej chwili niestety troszeczkę inaczej jest. Od września będzie na razie tak, że aby wejść do klubu nocnego, no będzie potrzebny taki paszport. W tym wypadku aplikacja naszej służby zdrowia, która w tej chwili tak wesoło rozsyła pingi, po kilku ostatnich update'ach stała się właśnie takim paszportem. Więc tej aplikacji możemy na całym świecie używać jako paszportu covidowego. Jeśli cię pokuli, no to w tej aplikacji to się wszystko teraz ładnie odznacza. Aha, czyli sposób taki na szybko, że nie chcę, żeby cię ta aplikacja pingnęła, to wsadzi ją i tutaj będą, kurde, pelikany się cieszyły, w torebkę foliową wsadzi ją wtedy i trzymaj w domu, to ona już nie zadziała, bo musisz ją mieć, żeby wejść. My dwaj foliarze rozmawiamy tu o jakiejś aplikacji. Ale nie gadamy o chipach, bo jeszcze nie... Nie. Czy nie założyłeś czapki, ja też nie założyłem i jest prawda. Nie, no ale słuchaj, mówię, no sposób na to, żeby ci ta aplikacja nie pingnęła, to zostawić ją w domu. A ponieważ... Tak, ja nie wiedziałem. A ponieważ ta aplikacja fantastycznie działa przez mury i mogła być sytuacja, że na przykład zmywak sobie nagrywał pod oknem i ktoś był pod zamkniętym i ktoś był pod tym oknem przeszedł i no niestety go pingnęło, to rzeczywiście wsadzenie tego na przykład do mikrofalówki, tylko nie włączać, tylko po prostu do takiej wyłączonej, albo owinąć folią aluminiową, rzeczywiście działał. I to nie jest foliarstwo, to jest lifehack.
Wyjście mi jest po prostu nieinstalowanie sobie tej aplikacji, tylko ja myślę, że ona z nowym update'em Androida będzie, wiesz, już w automacie w każdym telefonie. A, to wasz rząd spierdzielił. To Polska była automatycznie. Nawet robiłem o tym vloga. Jeśli będziesz chciał po pewnym czasie wejść do miejsc, gdzie potrzebne jest okazanie dowodu szczepienia, no to musisz tą aplikację mieć. Więc no, tak to wygląda. Krzysiu, jedna sprawa jest taka, że testowany jest, nazywa się to trial, testowany jest nowy sposób radzenia sobie z koronką, jeśli komuś piknie, który miał kontakt z zakażoną osobą, że taka osoba nie będzie musiała się izolować, ale będzie musiała codziennie robić sobie testy. Ale takie, że tam patyk do nosa głęboko, czy jakiś inny? Nie jestem na tym etapie przekonany, czy będą to te donosowe, czy będą to antygenowe. Antygenowe generalnie są ja nie wiem, czy na tym kanale przeklinamy. Nie. Są tyle warte, co obietnice PiSu. To znaczy robiłem sobie ja przed zachorowaniem, znaczy już w trakcie, robiłem sobie antygenowy, nie pokazał nic, wiesz, człowiek zdrowy jak ryba. Poszedłem sobie do pracy, a tam przychodzi wiadomość, że wymazowy, wyszedł mi pozytywny. I co, cały zakład zamknęli? Nie, no wysłali mnie do domu. Ja pierdolę. Tylko jak wychodziłem, to jeszcze za bramą czułem na sobie laserowe celowniki, żebym, broń Boże, nie pojawiał się tu z powrotem. Kolega żartuje. Przypominam, że kolega jest kabareciarzem. Nie jestem. Ludzie powiedzą, że o, spotkał się realista z komikiem. Najgorsze, że realista siedzi w Anglii. Nie no, najwięksi komicy to przecież siedzą w rządzie i opowiadają dowcipy z mównicy sejmowej, nie? Nie skoczy. W każdym razie, zabrzęczała aplikacja naszemu premierowi, zabrzęczała aplikacja naszemu ministrowi finansów. Mhm. No i oni doszli do wniosku, że oni się jednak izolować nie będą, tylko oni poddadzą się tej próbnej procedurze, że będą się codziennie, jak się po prostu mi słupować, tam będą sobie sprawdzać. Wymaz robić. Będą sobie codziennie robić wymazy. No i cała opinia publiczna się na nich rzuciła, że no to dlaczego oni mogą sobie tak codziennie robić i mogą dalej wykonywać swoje obowiązki, a jak ja prowadzę siłownię i jakiemuś Borysowi, no bo tu dzisiaj każdy nazywa się Borys, jakiemuś Borysowi zabrzęczy aplikacja, to muszę całą siłownię zamykać na 10 dni. Więc dlaczego pan premier może się codziennie słupować i dalej przechodzić sobie swoje codzienne obowiązki, a ja muszę zamykać siłownię. No więc generalnie opinia publiczna tak bardzo rzuciła się na naszego pana premiera, że pan premier powiedział, nie, dobra, ja się izoluję w takim razie. No, to pamiętam. Słuchaj, a jeśli chodzi o te kwestie związane z niedoborami zaopatrzenia, to prawda, że tam jest problem z ludźmi pracującymi w handlu, w transporcie przede wszystkim i że powoli... Ja ci to chętnie... Znaczy nie, chciałbym cię tu trochę wybronić, bo widziałem, co się działo pod tym filmem. Nie wszystkie części Wielkiej Brytanii, czy tam Anglii, wyglądają tak samo, ale... Nie masz na tym etapie problemów z zaopatrzeniem półek, ale masz ogromny problem z zapasami. I tych zapasów mówi się, że może nam za jakiś czas zabraknąć. Mówi się. Poznikali nam wszyscy pracownicy wykonujący robotę tak zwaną podstawową, czyli tą najtańszą. Ja też, jeśli na filmie powiem na przykład, ile zarabiał kierowca ciężarówki tutaj, gdzie ja mieszkam, no to wszyscy w komentarzach, że no człowieku, przynajmniej 3 razy tyle jest. Więc do czego zmierzam? Tak, jest problem z zapasami, może nie konkretnie z tym, co jest na półkach, ale z tym, co na tych półkach masz się za jakiś czas znaleźć. Plus, tak jak mówię, jeżeli ping straszy, no to wysyła się i pracowników do domu i zamyka się sklepy, więc był taki moment, gdzie był problem i z zaopatrzeniem półek, a jest w tej chwili ogromny problem z zaopatrzeniem sklepów jako takich. Produkty na półkach są, ale mówi się, że za niedługo może ich już nie być. Rozumiem. Więc zapasy. Z zapasami może być problem. Nie, pracownicy magiczni nie pojawili się w pracy. Pracodawcy, takie większe firmy stosują teraz takie różne wybiegi, na przykład przyprowadź kolegę. Jeśli kolega przepracuje z nami miesiąc, dwa, trzy, to dostaniesz 250 funtów. A jeśli kolega zostanie z nami przez rok, to dostaniesz 1000. Tesco z kolei, nie wiem, czy ja tu mogę rzucać. Rzucaj. W Polsce już nie ma Tesco, więc to nie jest reklama. A okej, okay. Takie tam Tesco, wiesz. Znaczy Tesco wyprowadzają się, bo zaraz znowu ktoś się przyczepi. Okay. Wyprowadzają się z Polski. Wyprowadzają się. Ale dobre spodenki można było u nich kupić dla grubasów. Mi się podobało Tesco. Okay. Dasz mi na miary.
W każdym razie... A skąd ty weźmiesz grubasa? Tesco proponuje 1000 funtów na start, jeśli jesteś, jeśli zechcesz dla nich pracować jako kierowca. Założy się, że podpisujesz jakąś lojalkę, typu jeśli odejdziesz w ciągu pół roku, czy w ciągu 12 miesięcy, to będziesz musiał tego tysiaka oddać. Mhm. No ale tego nie było wcześniej, nie? Tego mhm. wcześniej nie było. Generalnie od 21 lipca zniesiono nam wszystkie obostrzenia z takim założeniem, że ludzie nadal powinni nosić maski. Mhm. W sklepach widzisz te osoby w maskach, które już chyba do końca życia będą te maski nosić. Pozostali tych masek już nie noszą. Mhm. Jedyna popierdzielona kwestia, jaka nam została, to podróże zagraniczne. Jak to tam jest? Teraz wygląda to tak, że sobie nasz brytyjski rząd wziął 3 mazaki i pogreślał cały globus różnymi kolorami. Jeżeli idzie o kraje, które oni zaznaczyli jako czerwone, to oczywiście możesz sobie do nich jechać, ale kiedy sobie z nich wracasz, to musisz sobie wykupić w Anglii hotel. Ty musisz wykupić sobie hotel. Nieważne, że na przykład masz tu dom. Musisz wykupić sobie hotel na 10 dni, wykupić sobie testy i obowiązkowo w tym hotelu odsiedzieć te swoje 10 dni i 2 razy się przetestować. Tutaj nie ma znaczenia, czy byłeś szczepiony, czy nie. Po prostu... No, jest sprawiedliwie, no. Albo... Jeśli wracasz z Emiratów Arabskich, no to generalnie lądujesz w hotelu i tutaj nie ma, że boli. Albo przeczytali charakterystyki produktów leczniczych i tam zobaczyli, co tam producenci piszą. A nie, że chcą udawać, że jest inaczej i że lepiej wiedzą niż producent. Bo generalnie traktowanie ludzi, którzy przyjęli 2 dawki, jako takich, którzy nie mogą rozsiewać wirusa, to jest trochę tak jak traktowanie ludzi grubych, jako takich, którzy nie mogą być wredni. My też czasem się wkurzymy. Tak, podobno, ale spójrzcie na tą buźkę. Czy ja mógłbym kiedyś być wredny? No przecież nigdy. Krzysiu, ty nigdy. Nigdy. Nawet 10, kiedy muszę płacić ZUS na nieistniejącą system opieki zdrowotnej. ZUS płacimy z uśmiechem na ustach, mówi osoba, która ZUS-u nie płaci. Ty nie musisz płacić ZUS. A, bo ty masz ten brytyjski system opieki zdrowotnej. Ja sobie, kurna, załatwiłem certyfikat płacenia podatków na terenie Wielkiej Brytanii. Ale jak ja ci zazdroszę... Ja nie jestem ZUS. Nie jestem przyjazny ZUS-owi niestety. Też chcę taki certyfikat. Oni płacą niższe podatki, ich system opieki zdrowotnej działa. Jest do tyłka, ale działa. W przeciwieństwie do... Wykonał bardzo podobne ruchy do tego, jakie wykonał polski system zdrowotny. Na przykład wyłączono kompletnie leczenie chorób nowotworowych na rzecz zapełnienia szpitala osobami chorymi na COVID. No w tej chwili, jak się okazuje, szef służby zdrowia, pan taki i taki, mówi, że jesteśmy sobie w stanie już poradzić z tym, co się w tej chwili dzieje, więc nagle otwieramy dzienniczek zaległości, więc generalnie przewracane są zabiegi. Szpital generalnie, no, służba zdrowia uważa, że jesteśmy gotowi już na to, co się stanie, no bo Krzysiu, wydano 86 milionów szczepionek. 46 milionów osób zaszczepiono pierwszą dawką, a 40 milionów osób zaszczepiono dawką drugą. Więc oni są generalnie przekonani, że nie będzie już czegoś takiego, że szpitale pękają nam w szwach. No, zobaczymy, jak ich Lambda i Kappa uspokoi. Tam odsyłam chętnych do moich ostatnich vlogów na temat Lambda i Kappy. Powiem ci, generalnie obserwuje się narodowe modlenie się do szczepionki. No, ja mam tak, że pracuję z Brytyjczykami, z bardzo dużą ilością Brytyjczyków. Tam w ogóle nie biorą pod uwagę takiego wariantu, że jak to ty się nie zaszczepiłeś? Ale zrobisz to. Ale jak to nie zrobiłeś tego? Dobra, kończymy materiał, on może nas zarażać przez internet. Miło było, tak, pozdrawiam. Sorry, ale albo idź załóż maseczkę. Kurczę, miałem. Tak, więc generalnie jest narodowa modlitwa do szczepionki i wszystkim pokazuje się cyfry, że na przykład w grudniu 2020 roku mieliśmy 23 tysiące zachorowań dziennie, z tego 15 tysięcy osób lądowało w szpitalu, a w tej chwili w lipcu mamy coś około 20 tysięcy zachorowań dziennie, a już mamy sierpień, ja żyję w ogóle w innej strefie czasowej. W tej chwili przy 20 tysiącach zachorowań dziennie w szpitalu ląduje 1700 osób. Więc nie 15 tysięcy jak w grudniu, a 1700. Ale no, wiesz, w Polsce też... W Polsce też mała część ludzi ląduje w szpitalu, ale niektórzy twierdzą, że to dlatego, że duża część zgodowała w domu. No,
Bo wiesz, jak w Polsce działało w praktyce leczenie na koronkę. Stwierdzali ci choronkę, no i siedzisz sobie w domu. No. Ty to określałeś chyba, że leczymy cię paracetamolem. W Polsce... Nie, no tu paracetamol jest na wszystko. Ja sam się leczyłem paracetamolem. To w Polsce nie jest udowodnione, że chociaż paracetamol dawali. No i tak generalnie mieli cię gdzieś, że zero leczenia ambulatoryjnego, tylko wszystko przez telefon. I dopiero jak już byłeś w stanie ciężkim, to wtedy cię weźmiemy do szpitala. Ale w tym szpitalu to też tak średnio z jakimiś lekami i tak dalej, bo na początku jeszcze w marcu 2020, w kwietniu, w maju, no to jakieś zabiegi, prześwietlenia, inne tego typu rzeczy. Wtedy był przecież w szpitalu covidowym jeden ze współpracowników Zbyszka Ziobro, Darek Matecki, to bardzo mocno na swoim Facebooku relacjonował, jak to tam wyglądało, jak tam w tych maseczkach, co oni mu robili i tak dalej. I wtedy śmiertelność była dość niska. No a potem się tak zrobiło, że powstał szpital narodowy, wiele innych takich rzeczy i nagle śmiertelność zrobiła się wysoka, ale niektórzy twierdzą, że dlatego, że właśnie do szpitala szło się bardzo, bardzo późno. Więc wiesz, to, że mało ludzi idzie do szpitala, to może po prostu wynikać z decyzji. Teraz późno bierzemy do szpitala. No wiesz, pan szef służby zdrowia uważa, że jest to tylko i wyłącznie dzięki temu, że udało się bardzo ładnie przeszczepić naród i dlatego... Oby tak było. Krzysiu, w telewizji, pewnie podobnie jak w Polsce, nie pokazuje się manifestacji, które na przykład mają miejsce w Londynie. Sam próbowałem czasami wstawiać do swoich materiałów jakieś urywki z tego, jak policja chętnie pomaga ludziom dla ich własnego dobra zejść z manifestacji i wszystkie te filmy są, znaczy mają poucinane zasięgi. Tak, w ogóle więc może o tym nie mówmy i to po prostu są dobrzy policjanci, którzy dbają o to, żeby przeczyścić górne drogi oddechowe. Oczywiście, bo to po prostu, słuchajcie, naprawdę, jak się dostanie takim gazem, to cię tak przeczyści, po prostu zatok ci wszystko zejdzie i tak dalej. No co prawda będziesz łzawił, ale zatoki masz czyste, a takie zapalenie zatok przewlekłe, to jest coś, z czym trzeba walczyć po prostu i to o to chodzi, po prostu, wiecie. To są... Dobra, nawet ja się zacznę śmiać. Krzysiu, mówimy o wysokiej rangi specjalistach od dróg oddechowych. Dokładnie, tak. Naprawdę, oni są po prostu najlepsi. Słuchaj, czyli tak, gospodarkę powoli szlak trafił, jeszcze nie odczuwacie tego na półkach sklepowych, ale korpo już bardzo mocno odczuwają. Powiem ci tak, z tą gospodarką. Kiedy wszystko otworzono, zamówienia ruszyły, tylko kurde, okazało się, że nie ma komu w usługach robić. No bo to jest tak, że jak cię odsyłają na te 10 dni, to ci muszą płacić za to, nie? Wiesz, spotkałem się, znaczy bo tak, jeżeli byłeś wysłany na covidowe do domu, bo dostarczyłeś pracodawcy swoją notatkę ze szpitala, że tak, jesteś super pozytywnym człowiekiem, wtedy pracodawca za 10 dni płacił. Jeżeli izolowałeś się, bo ktoś w rodzinie jest chory, wtedy za to pracodawca nie płaci. To trochę świństwo, nie uważasz? No cóż, dzwonił do ciebie pracodawca i pytał się, ile dni urlopu ci naliczyć, bo z tych dni, które masz, bo no wiesz, no oni za to nie płacą. To a musiałeś się izolować? Tak, bo najpierw dobrą, pozytywną nowinę przyniósł członek rodziny, więc musieliśmy się wszyscy pozamykać, no a potem już tak, wiesz, poszło. Rozumiem. A jak ta aplikacja cię pingnie i idziesz, że aplikacja cię pingnęła, to płacą, nie płacą? Nie, za pingnięcie aplikacji ci nie płacą, bo to jest ciągle izolowanie się. Aplikacja ci pinga nie, kiedy jesteś chory, tylko kiedy miałeś kontakt z chorą osobą. Więc za izolowanie się nie płacą, natomiast za bycie chorym na koronkę ci płacą. Masakra. To ten system no cóż, jest... Tak. Nie, no spoko, wiesz, w ogóle doszukiwanie się logiki i sprawiedliwości w tym systemie to niedobra jest, no wozi jak co ty tu odpierdalasz. Jak oni, media, bo ja pamiętam i to pamiętam też z brytyjskich mediów, że jak nadchodził ten Dzień Wolności, to bodajże był 23 lipca, gdzie was zwalniali z obostrzeń. W Polsce już oficjalnie mówi pan Kaczyński o dolegliwościach, ale tylko dla niezaszczepionych. Będą wprowadzane dolegliwości. Także już urealniają słownictwo.
to mówili nawet w waszych mediach, że to katastrofa będzie, że bo wtedy wam cały czas rosła dzienna liczba zakażeń i akurat zrobili ten Dzień Wolności i mówili w mediach eksperci, że to będzie straszne, że teraz liczba zakażeń to będzie rosła, tam nawet niektórzy 200 tysięcy dziennie estymowali, a to wzięło i spadło do jakichś 20. Jak? Mamy około 20. No tak. I to bardzo szybko spadło. Teraz się zatrzymało, teraz troszeczkę idzie w górę, ale troszeczkę. Jak oni te spadki tłumaczyli, takie wbrew temu, co estymowali? No tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie zasługa cudownej szczepionki. Troszeczkę ten, troszeczkę mają tutaj ludzie zryte podejście, jeśli idzie o ten temat. No tak jak mówię, jeśli ja przychodzę do pracy, no to nikt nie rozumie tego, że jak to jeszcze się nie umówiłeś na swoją dawkę? Nie, ja to rozumiem. Ja w tym momencie muszę oświadczyć to, co YouTube mi każe oświadczyć. Nikogo nie zniechęcam do szczepienia, broń Boże. Nie, to, oczywiście. Zobaczcie, jak on żyje, patrzcie, jaką ma bladą skórę. To dlatego, że nie przyjął. I ja w ogóle, ja w ogóle przepraszam, że on jest bez maseczki. I w związku z tym może wy załóżcie maseczki, żebyście się nie zarazili od niego przez internet. Naprawdę. Tak, widzisz. Liczba hospitalizacji spada, ponieważ naród jest dobrze wyszczepiony. Tak, rozumiem. Taka jest wersja. A co w związku z tym z planami... Zaraził mnie. Widzieliście? Zaraził mnie przez internet. Nie podoba mi się. Masz tu lambdę. Zaraził mnie przez internet. Widzieliście? Nie, ja już mam Pi i Sigmę. Natomiast... Jakie są estymacje na jesień? Bo w Polsce estymacje na jesień są złe, więc zakładam, że u was też nie są za przyjemne, a przecież poziom wypreparatowienia społeczeństwa nie spadnie. No. Nie da się odpreparatowić. No więc skoro spadło dzięki preparatowi, to jak wytłumaczą, jak zacznie rosnąć? To jest dobre pytanie. Gdybym ja myślał tak, jak oni myślą, to byłbym jednym z nich i myślę, żeby było spoko. Byłbym dobrze ustawiony w tej chwili. No, miałbyś na pewno kasę od takiej agencji, co dzwoni od pana ministra tego polskiego i mówi, dam ci kupę karsę, tylko powiedz, że to jest super. Krzysiu, generalnie mówi się tak, mówi się, bardzo niepopularna opinia, że będziemy mieli jeszcze jeden lockdown i to najpewniej na przełomie października i grudnia. Mimo tego, że przyjęliście preparat? To znaczy... Mówię to, co mówią ludzie. Aha. Będziemy mieli jeden lockdown na przełomie października i grudnia. Ta opinia zawsze się pojawia w momencie, kiedy rosną zakażenia. Drugi natomiast będziemy mieli spokojnie do marca 2022. Powodem będą oczywiście rosnące liczby zakażeń i mała ilość preparatów w żyłach. Tak mi się wydaje. Ostatnio, nie wiem, czy o tym się w Polsce mówi, ale ostatnio przyuważono, że dość mało osób w tej studenckiej grupie wiekowej się szczepi. Więc były dwa pomysły, jak ich do tego przekonać. Pierwszy pomysł był taki, że jeżeli studenci chcą się nadal konwencjonalnie uczyć, czyli chcą przychodzić do murów uczelni, no to będą musieli okazać aplikację, na której będzie wyraźnie pokazane, że są po dwóch dawkach szczepionki. Osoby, które tego nie zrobią, uczą się zdalnie. Więc był taki pomysł, żeby tak zrobić, ale ten pomysł na szczęście zmarł. No bo tak się zastanawiają wszyscy, ile ci studenciacy jeszcze, studenciaki, ile jeszcze te studenciaki wezmą na klatę. Cały poprzedni rok studiów to było, wiesz, oglądanie głupich filmików w sieci i patrzenie po wykresach, które pan wykładowca przysłał do domu. Więc generalnie no, był taki pomysł, że może studenciaków zmusić w ten sposób. Może jeżeli chcą się konwencjonalnie uczyć, no to nie się zaszczepią, ale to nie przeszło i prawdopodobnie nie przejdzie. Wyjechano z czymś innym. W tej chwili studenci mają szereg zniżek, jeśli się zaszczepią. Mają zniżki na Ubera, mają zniżki na McDonalda, mają zniżki na dowóz żarcia do domu. Warunkiem jest okazanie dowodu podwójnego podziurawienia. To w Stanach dają hamburgera. Jednego i nie jest powiedziane, czy z frytkami i kolą, czy też samego i którego. To bo nie jest pewnie taki, nie mam o zestawach. Pewnie nie. Tak dobrze nie jest. I pewnie nie jest to ćwierć funciak z serem, tylko co najwyżej Big Mac. Ale nie wiem, bo ja nie korzystam. Człowiek tyle przeszedł, że jak taki burger, no to czemu nie? Czemu nie? No więc tak, próbuję się zmusić te studenciaków właśnie od tej strony, że
no, szereg zniżek ich czeka, nie? Co de facto oznacza dla nas, osób ciężko pracujących, płacenie podatku od bycia niezaszczepionym. Oczywiście nie namawiam. I nie bycia studentem. Bo wy nawet jak jesteście zaszczepieni, to nie macie tych zniżek. No nie. Czy jesteście podwójnie dyskryminowani? To jest dyskryminacja za niebycie studentem. Ja też te zniżki. Ja jestem na przykład... Ja chyba zacznę się identyfikować jako student. Jako zaszczepiony student. O. No, jeżeli ja się identyfikuję jako taka osoba... Ja na przykład mam tutaj jeszcze znamie po szczepionce na gruźlicę. A przecież tam oni tylko mówią szczepionka, nie mówią na co. Krzysztof, a ja byłem szczepiony na tyle rzeczy, że mnie to się należy po prostu na cały zestaw burgerów zniżka. Krzysiu, z naszego rocznika to chyba wszyscy noszą to znamie. Więc wszyscy powinniśmy dostać zniżkę. No tak. Za posiadanie brzydkiego znamienia z podstawówki. No, a wiesz, u niektórych ludzi tak bardzo brzydkich jak ja jest to najładniejszy fragment ciała. Jeszcze raz podkreślę to, co trzeba podkreślać, nikogo nie zniechęcamy. Nikogo nie zniechęcamy, broń Boże. To jest materiał satyryczny, czysto satyryczny. Wracając do gospodarki. Czy nadal Wielka Brytania tak strasznie pragnie nowych podatników, między innymi z Polski? Wiesz co, próbuję sobie być w tym temacie na bieżąco i niestety 30 czerwca ucięło się, Krzysiu. Do 30 czerwca każdy mógł w Anglii starać się o status tak zwanego osiedleńca. Osoba osiedlona, czy też półosiedlona, czy też w pełni osiedlona. Osoba osiedlona to taka, która była tu 5 lat, płaciła podatki, pracowała i tak dalej. Taka osoba może podjąć pracę gdzie chce, jak chce i nie musi niczego udowadniać. Natomiast no niestety zaczął się po 30 czerwca, skończył się ten termin, kiedy można było zgłaszać wnioski o bycie osobą osiedloną. No i niestety widzimy co się dzieje. Widziałem bardzo, bardzo fajne zdjęcie pewnego pana Francuza, pokazał pełne półki sklepowe i powiedział, my też mamy koronawirusa, ale my nie mamy Brexitu. Nie wiem jak będzie, wiesz, nie wiem jak będzie, jak jest z pracami sezonowymi, ale jak czytam sobie stronę rządową Wielkiej Brytanii, no to tam jest jasno powiedziane, że nie możesz podjąć pracy w Wielkiej Brytanii, jeżeli nie spełniasz szeregu wymagań. Między innymi wiza pracownicza, legendarne 70 punktów, które trzeba przy prowadzeniu takiej wizy dostać, oraz propozycji pracy za minimum 25,5 tysiąca punktów. Miesięcznie? Czy rocznie? Nie, rocznie, to jest rocznie. A, nie, no to spoko. 25,5 tysiąca brutto rocznie, tak. To jest coś ponad 100 tysięcy złotych. No, będzie ponad 100 tysięcy złotych. To ja zapraszam... Przerwę ci może. Mam straszny lament u siebie na kanale w komentarzach, że przecież przeciętny kierowca ciężarówki tyle zarabia, nie? Więc bez problemu każdy kierowca ciężarówki może się o taką pracę w Wielkiej Brytanii ubiegać i bez problemu dostanie. Natomiast sprawa wygląda tak, że kiedy podpisujesz kontrakt jako pan kierowca ciężarówki, kontrakt pokazuje tylko twoją godzinówkę, ewentualnie tygodniówkę, jeśli godzisz się pracować na tygodniówki. Kontrakt nie mówi, ile w ciągu roku zarobisz, a kierowca ciężarówki może spokojnie poniżej tych 25 wycisnąć, więc generalnie, no nie wiem, obsmarujcie mnie i tak dalej, ale dostać kontrakt, który opiewa na kwotę 25,5 tysiąca funtów rocznie, no nie jest tak łatwo. Rozumiem. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, że ilekroć rozmawiam z kimś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, który mówi, jak jest w Wielkiej Brytanii, to zawsze jest straszna ilość hejtu pod takim filmem. Ludzi, którzy twierdzą, że mieszkają w Wielkiej Brytanii, wiedzą lepiej. Przerwę ci, przepraszam. No? Jakkolwiek nazwiesz ten film, nie nazywaj go Expert Movie. Nie, nazwę Zmywak. Wiesz, tym lepszy tak będzie, nie? Niech będzie coś o Zmywaku, nie ma problemu. Natomiast w punkcie szczytowym było nas tu prawie milion osób. Każda osoba z tego miliona jest ekspertem. Każdy ma, wiesz, inną historię, każdy ma inne doświadczenia. Ja między innymi bazuję na swoich. Więc generalnie, no wiesz, taki ze mnie ekspert. Też mam wrażenie, no, że... Czytam,
Wielka Brytania jest zróżnicowana i sytuacja w różnych miejscach jest po prostu różna. Mhm. Tak mi się wydaje. Oczywiście. Tak jak na przykład, wiesz, ja w dobie koronaparanoi mieszkałem w Warszawie, ale sporo sobie jeździłem do takiej miejscowości podwarszawskiej Konstancin i tam było zupełnie inaczej. I o ile taka tutaj... Taka trochę inna Warszawa. Słuchaj, pomijając fakt, akurat Konstancin to jest takie, taka powiedzmy Warszawka plus, że się tak wyrażę. Powiedzmy, że jesteś w miarę przyzwoicie sytuowany w Warszawie, jakim wsiadasz w samochód, który jak na warszawskie ulice jest zupełnie przeciętny, jedziesz sobie te kilkanaście kilometrów na południe do Konstancina i stajesz się biedakiem. Bo tam na przykład podjeżdża koło ciebie nowa Skoda Superb za 160 tysięcy, nówka sztuka z salonu i z niej wysiada, że się tak wyrażę, kelnerka, która pracuje w knajpie. A właściciel to podjeżdża tak bardziej mercem S-klasą, że się tak wyrażę, więc nagle staje się biedakiem. Ale i teraz na pewno też na mnie pojadą, pocisną, bo tam też są ludzie mniej zamożni w blokach i tak gdzie dalej. Gdzie pisać komentarz? Tak, tak, już ciśnij, tak? Ale generalnie takie są odczucia. Krzysiu, ja już daję łapkę w dół. Jeszcze nawet tego filmu nie opublikowałeś, ale masz. Ty. Natomiast co chciałem powiedzieć? O ile na przykład tutaj w Warszawie była równa korona paranoja, ale to kurde równa. To sąsiad potrafił na ciebie patrzeć jak na jakiegoś psychopatycznego mordercę, bo na przykład najpierw otwierając drzwi, jeszcze nie miałeś maseczki na twarzy, nie? To tam wszyscy to zlewali, ale totalnie wszyscy. I to były dwa światy. Więc tak jakby ktoś powiedział, więc jakbym nie wyjeżdżał z Warszawy, to bym powiedział, no kurde, jest równa paranoja, wszyscy przestrzegają i tak dalej. Jakbym nie wyjeżdżał z Konstancina, to bym powiedział, Woźniak, ty weź się w łeb puknij, od tego kurde siedzenia w Warszawie ci na mózg padło, przecież wszyscy to zlewają, nie? A to jest raptem kilkanaście kilometrów. I tak mi się wydaje, że tak jest podobnie wszędzie. No. To, czy odczuwasz, czy jest problem z towarami na półce, to zależy od tego, czy w twoim lokalnym płazie jest problem z towarem na półce. A to no, może... To. No, o, tyle. To. Ile ktoś widzę pustą półkę na sklepie, nie omieszkam zawsze zrobić zdjęcia i umieścić go na Facebooku. Polecamy twój Facebook. Nie tylko kanał, ale Facebook też. Najlepsze puste półki tylko u zmywaka. Czyste, dobrze zmyte. Pozmywane. Panie, kiedy u was wybory są? Najbliższe. O matko. Zaczęły się pytania z polityki, a miałem powiedzieć... Nie, chciałem wiedzieć, kiedy wygracie z wirusem po prostu, tylko tak inaczej zapytałem. Wiesz co, jak sobie obserwuję obie partie, to my nie wygramy z wirusem, Krzysiu. I jestem przekonany, że Borys, nasz obecny premier, będzie spokojnie leciał na drugą kampanię, ponieważ nie ma kto go zdjąć z tego stołka. O kurde, to tak jak u nas. No. Przyszedł. Po prostu z braku laku. Myślę, że wszyscy przy nim zostaną. To u nas jest partia... Nie powiedziałeś mi, że będą pytania z dat. A, ja to ja przepraszam. Nie, spoko, widzisz, bo ty masz kanał niepolityczny, to ty nie masz rozpisanego takiego kalendarza bida, wyższe CPM-y, bo partie się będą reklamować, bida. Nie, Krzysiu, ja mam kalendarz lockdown, lato, lockdown. Rozpisany. A to jest swoją drogą przerażające, wiesz, jak dzieci w piaskownicy takie 3-4-letnie bawią się w lockdown albo próbują sobie robić testy na koronawirusa, to już jest naprawdę przerażające. Przypominam, że to miało trwać 2 tygodnie. 2 tygodnie, Krzysiu. 2 tygodnie. Najlepsze 2 tygodnie tylko w Anglii, wiesz, bo się nagle skończyły. Tak, i tylko ja się boję, że za chwilę to mi machną, wiesz, na nagrobku żył lat 38 i 2 tygodnie. A 2 tygodnie zobaczymy na ile lat. Jak ty myślisz, to się skończy? Tak już kończąc, że się tak wyrażę. Wiesz co, do tego można podejść z dwóch stron. Można podejść z perspektywy A i z perspektywy B, gdzie perspektywa B nazwana jest przez ogół światowy jako ci, co noszą foliowe czapki. Wiesz, ilekroć czytam takie newsy typu okazało się, że tego wirusa chciano z niego zrobić pociski, nie? Tylko jakoś tam się wydostał i tak dalej. Ilekroć czytam takie rzeczy, to dochodzę do wniosku, że
Ale wiesz, że to jest generalnie w raporcie Partii Republikańskiej oficjalnym? Oczywiście, że wiem. Oczywiście, że wiem. Tylko nie każda, że tak powiem, strona internetowa, czy nie każda, nie każdy kanał o tym pisze. Nie? Mm-hmm. No, wiesz, CNN zamówienie o tym dostał brzydki psikus od Twittera, czy tam od Facebooka. Przejechałem przez taką informację. Czy to się skończy? W Anglii. Tak, w Anglii. W Anglii możesz powiedzieć względnie, że to się skończyło od strony tego, co rząd ustalił. Mm-hmm. Natomiast jak patrzysz na tych biednych ludzi, mm-hmm. którzy dalej chodzą w maskach, ci ludzie chyba do końca życia już tych masek nie zdają, Krzysiu. Więc rozumiem. Ciężko mi powiedzieć, bo ludzie się strasznie zmienili przez ostatnie półtora roku. Zmienili się do takiego stopnia, że chyba bym sobie strzelił w kolano, gdybym powiedział, tak, to się skończy. Znaczy, wiesz, nie jestem panem Niedzielskim. Ja nie wiem, o której godzinie i którego dnia zacznie się lub skończy pandemia. Natomiast strzeliłbym sobie w kolano, gdybym powiedział, że tak, to się na bank skończy. W Wielkiej Brytanii, mimo że nie ma obostrzeń jako takich, nadal są obostrzenia na podróże i są te momenty, gdzie nasza skala zachorowań idzie do góry i cholera wie, co się tutaj stanie, nie? Może się pojawić magiczny pomysł z trzecią dawką, który de facto chyba w Polsce się pojawił? Tak, i jest bardzo kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że jest kontrowersyjny dlatego, że się kapnięto, że ludzie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o przyjęciu pierwszej i drugiej, mogliby się zniechęcić, słysząc, że będzie trzecia. Więc po prostu to ktoś zrobił falstart. I to o to moim zdaniem chodzi. Tak, że ona będzie, tylko ktoś za szybko to ogłosił i dlatego zmyją mu głowę. Tak mi się wydaje. Rozumiem. No u nas jest ponaglanie. Jeżeli dostajesz powiadomienie ze służby zdrowia, że nadeszła twoja kolej, no to natychmiast się zgłoś, bo potem może już dla ciebie nie być. No i dostajesz takich powiadomień 3-tygodniowo. Zawsze możesz się zgłosić. Studenciaki dostają zniżki, żeby tylko się zgłosili. Wygląda jak naprawdę fajny interes, wiesz? A kupa znajomych pojechała teraz do Polski i generalnie na przetestowanie się w lewo, na przetestowanie się w prawo i na przetestowanie się po przyjeździe wydali dużo więcej niż wydali na bilety. Masakra. Nie, wiesz, ja się powiem, ja generalnie to, wiesz, czy powiem ci tak, ja to generalnie jestem miły, sympatyczny człowiek, który nie szuka nigdzie problemów. Jeszcze raz, trzeci raz powiem, nikogo nie zniechęcam do przyjmowania preparatu. Ja w ogóle generalnie ludzi nie zniechęcam. Mogę wyrazić swoją opinię, ale wiecie, jak ktoś na przykład chce teraz brać kredyty hipoteczne, to też nie zniechęcam, chociaż mam do tego swoją opinię. Natomiast... Chcesz powiedzieć, że źle zrobiłem? Nie, ja po prostu nie zniechęcam. No kurde, co ja będę zniechęcał, kurde, nie zniechęcam. Natomiast przynajmniej w Polsce widzę taką straszną polaryzację, taką takie. Generalnie widzę już wymęczenie narodu. To znaczy widzę, że generalnie ludzie już mają gdzieś, ale już są tak wymęczeni, że jakby powiedzieli, słuchajcie, do 1,5 metra wirus nie zaraża, to by chodzili w kucki, byleby się nikt ich nie czepiał. Tak mi się wydaje. I nie mieliby... Ale to zaraża do 1,5 metra? Bo na przykład, wiesz, kiedy było... Ale nie, wiesz, obowią... poniżej tej wysokości. A, Boże Święty. Dobra. To w porządku. Nie, bo to... A odległość to zależy kogo i jak spytasz, nie? No to wiesz, tam... Dobra, nie wchodźmy już to, bo zaraz ktoś się przyczepi. Dobrze. Panie Zbywak, ja bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Życzę więcej sukcesów na kanale. Zbywak, tyle w tym szacunku. Mam nadzieję, że niedługo... Dobrze, Tomaszu. Kochany Tomaszu, mam nadzieję, że sobie niedługo nagramy materiał o tym, jak to my mieliśmy wspólną przeszłość w takim jednym czasopiśmie, tylko trochę rozjechanym czasowo. To by było fajne. Zaraz się zlecą wspólni znajomi, Krzysiu. To znaczy mnie nie lubią, wiesz, to mnie nie lubią, to co najwyżej dostaniesz z 10 wiadomości pod tytułem nie zadawaj się z tym człowiekiem, on to w ogóle niedobry jest, nie chciał za hamburgera pisać, że gry są dobre, w ogóle to śmieć jest i przez niego nawet sosu nie dostaliśmy za darmo. Tak będą ci mówić. Dobrze, nagramy taki materiał. Pozdrawiam ciebie, Tomaszu. Link do kanału Zbywaka w opisie.
korzystając, że jestem u ciebie, chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych. Albo nie. Nie chcę. Przyznaj się, nie masz znajomych. Nie mam znajomych. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nikt mnie nie lubi. Pa. Cześć.